Halo, halo, witam. Sobota. Sobota, jedziemy naszym Poldonezem. Poldonez w miarę się sprawuje. Dlaczego mówię, że w miarę? No bo była jedna awaria. To taka soczysta. Stanąłem w połowie drogi. Oczywiście tutaj gdzieś w lokalnych okolicach, żeby nie było, że gdzieś się wypuściłem im dalej. Pasek rozrządu się nie zerwał, stracił zęby, nie? Wyleciały mu kły. To już jest wymienione. Co tam jeszcze z inwestycji? Okazyjnie wleciał pasek klinowy nowy. Za całe wszystko, uwaga, 45 zł. Także to już mam zrobione. Zdążyłem zamontować już uchwyt na tableta z tamtego Poloneza. Wyrzuciłem radio i zrobiłem tutaj te podświetlenia, bo nie było. Z tej strony jeszcze nie ma, powinno być też taka strzałka. Nie ma w ogóle ani oprawki, ani żarówki. No będę to robił. No i tutaj zrobiłem podświetlenie regulacji poziomu świateł. Co jeszcze po drodze wyszło do zrobienia? Na pewno dwie lampy przednie do wymiany, bo nie trzymają, nie? Kręcą się jak pourywane te mocowania, tamto wszystko. Miałem zamiar rozbierać to, ale widzę, że jeden kołek leży w lampie, także nie ma sensu. Koszt 500 zł, dwie nowe lampy z regulacją hydrauliczną, bo tutaj jest regulacja hydrauliczna. Fotele nowe, znaczy nowe, inne, nie? Te z tamtego Poloneza już się trzyma. Miałem robić tylne światła, umyć, nie było na to czasu. Musiałem zająć się tutaj tymi innymi szczegółami. Moment. Nie wiem, czy mówiłem, że dzisiaj sobota, jest teraz godzina za 10 pierwsza. A, jeszcze szybkościomierz, linka szybkościomierza trachnęła. Też do zrobienia. A tak poza tym... Jeszcze jedno. Też nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Zbiornik paliwa lekko cieknie. Jak się zatankuje tak za 150 zł, to zaczyna kapać. Tankuję po 5 dych, to czuć benzyną, ale nie ma żadnych plam. Ile pali, nie wiem, bo licznik nie chodzi. Wskaźnik też albo pokazuje, albo nie. Na szczęście jest rezerwa, to jak zaczyna mrugać rezerwa, to znaczy, że trzeba jechać się zatankować. Pisaliście w komentarzach, żebym coś pokazał z tego mojego Poloneza, to tak powoli pokazuję wam, mówię, co mniej więcej było robione. Trasy żadnej nie było, kręcę się tutaj po okolicach, teraz ja właśnie jadę do sklepu Mrówka. Co będzie wyprzedzanie na przed pasami, niech by było. Jadę do sklepu Mrówka po jakieś tam wkręty. Ogólnie kręcę się tym samochodem dzień w dzień. Pali. Jest problem tutaj jeszcze z obrotami silnika, bo jak widzicie, wam pokażę, wciskam sprzęgło i on trzyma tak 2000. Stanę, nic nie robię, zlatuje do 1000. Nie wiem, czy tak ma być, bo jest to na jakimś tam pseudo wtrysku, czy tak nie ma być. Ciężko mi określić. Pod maskę nie zaglądałem, oprócz tego paska.
oprócz tego paska. W przyszłym tygodniu myślę, że wlecą oleje świeże, filtry. Może sprawdzę zawory. Sprawdzę zawory, jaki mają tam luz. No i powoli trzeba się szykować do robienia przedniego zawieszenia, no bo jak ja to mówię, tym się nie kieruje, tym się steruje. Taki luz. No i denerwuje mnie ten bicie tego wału. To mam wrażenie, że wał jest dobry, że to podpora wału. No ale to tym się chcę zająć w późniejszym terminie. Znaczy gdzieś, nie wiem, może w przyszłym miesiącu, jak tu trochę porobię te takie podstawowe czynności, czyli oleje, płyny mu zmienię. Temperaturę tak ładnie trzyma. Wskaźnik ciśnienia oleju, nie wiem, czy chodzi, czy nie chodzi. Znaczy jak chodzi, to ma niskie ciśnienie. Jak nie chodzi, no to trudno. Jest też kontrolka ciśnienia oleju. Jak zapalam, no to gaśnie, nie? Także od Adasia tyle. Miałem mieć traskę, ale chyba tej traski nie będzie. Miałem zawieźć takie panele, które sprzedałem, miałem do Torunia zawieźć, ale to bym jechał chyba raczej Hondą, bo one wejdą do Hondy. Ten jednak myślę, że pali koło 10 litrów. Honda jednak pali niecałe 6, nie? No i tempo podróży znacznie inne. Do Torunia mamy jakieś 300 km, czyli 600 w to i z powrotem. Próbuję się dogadać z jakimś tam przewoźnikiem, żeby mi to zabrał. Jak mi wyjdzie w cenie paliwa plus obiad, to będę jeden dzień do przodu, ale najwyżej będę głodny, nie? Ale jeden dzień roboczy będę do przodu. No co tu dalej? Aha, oficer z nami jest, tak? Patrzy przez okno. A nie wiem, czy mówiłem, jeszcze wysprzątałem go tydzień temu, kurz i te sprawy. Przy wymianie foteli wymieniłem też, zakręciłem też ten uchwyt cały mocujący. I jeszcze jeden ma taki błąd, jak dostaje tak powyżej 2500 po 3000 obrotów, zaczyna przerywać. Nie wiem, czy błąd elektryczny, czy nie dostaje paliwa. Mogą być też świece, bo tu podejrzewam, przez 10 lat nie było robione nic. Ja też nic nie tykałem, dopóki jeździ, to no to i jeździmy. To co, tyle. Piszcie w komentarzach, jak myślicie, czy będzie jeździł, czy nie będzie jeździł. I czy byście kupili takiego Poloneza? Bo póki co to no, wszystko wozi, robię teraz płot na działce, wszystko wozi. Dzisiaj jedzie ze mną ostatnia partia desek, żeby skręcić ten płot. Może uda się dzisiaj skończyć. Dowiózł wszystko, mnie też. Pies ma czym jeździć. Tyle, trzymajcie się. Pozdrawiam, szerokości życzę. Subki, lajki, komentujcie. No i do zobaczenia.